Witam w tym jakże kreatywnym i niesamowitym filmie na kanale No trzeba przyznać, że się napracuję w nim Hu 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 Ale będzie pracy Tak naprawdę to nie Ale mam nadzieję, że ciekawostka pokazana na tym filmie będzie, no, ciekawostką właśnie Czyli, że sobie przyjdziecie i powiecie tak No, to jest spoko Także co? Dzisiaj film o Paryżu Który mam nadzieję, że rozwali wam wszystkim czachy Rozdóbcy was o, tak będzie i że, no, ja chcę po prostu zrobić pewnego rodzaju porównanie do roku temu, kiedy by jeszcze Paryża nie było i myślę, że otworzę wam to głowy na nowe doświadczenia. Także na początku skins manki takiego na przykład Kałacha se wczoraj wziąłem. Dlaczego wziąłem? Bo mi powiedzieliście, e weź se i takie odigla. Wy też możecie se takie rzeczy brać, jak se będziecie w sumie, wystarczy być na Discordzie i być tam. I się wysyłają takie rzeczy. Także w sumie, spoko dosyć. Nie powiem, że nie. Yy, no, Co, czy ja coś jeszcze więcej muszę mówić? No nie, no chcesz, to se wchodzić Nie chcesz, to se nie wchodzi. Tyle. Tak działa demokracja. I życie społeczne. Zawsze bezpieczne. No. No. Także ogólnie, ja to tak pokażę na początku w ten sposób. Ile wynosi prowizja na yy, STEAM? No tak 13%, nie? No, ile się sprzedaje kapsuł z tych? O, żeby nie było, ja je mam ten, to zostawcie mnie, to ten. Nie mam ich tak naprawdę, już jutro ich nie będę miał. Yy, Sprzedajecie ich tyle? Dużo, całkiem dużo. I teraz szybka matematika. Ile to jest pieniędzy? To jest, uwaga, w okolicach 15 groszy od kapsuły. Jak się tak weźmie na grosze. 7,5 tysiąca zł. Spalone każdego dnia. Ale nie tylko. Bo to ten par. No tak, rzeczywiście. Takich deksterów 16. Tu się już mniej złoty pali. Ale nie tego. Tego chcę jeszcze. Właśnie, a taki hole jest po 70, 100. Teraz więcej. Bo to są ogólnie, ja Wam chcę pokazać plus minus, ile pieniędzy wydaje się na Paryż w tym filmie. I Pana to. Paris, Ho. To Wam spadnie beret z czapki. Ja wiem, że Wy mogliście sobie to przeglądać, ale no, zobacz to. Bał. Czy Wy to rozumiecie? To jest 1200 bajorderów zrobione. Wiecie ile to jest pieniędzy? To jest tyle, że normalnie czapki z głów. Nie no, ile to jest? To jest 40 tysięcy i no, 48 tysięcy pieniędzy. To jest... Może nie, że tyle dziennie przechodzi przez to, chociaż tu akurat powiedzmy sobie, że transakcji jest chyba dosyć dużo na tym małziku. No trochę się ich kupuje, to trzeba przyznać. Ale to jest też kolejne pokazanie skali tego eventu. Pokazanie skali nie tylko ile ich jest, ale jaki jest na nie posrany popyt. To samo się będzie działo tu. To nie jest tak, że wiecie, że to są jakieś ceny w stylu minus 30% i wtedy się zaczynają bajordery dać. Te bajordery praktycznie się dzieją na cenach rynkowych i one już wtedy są duże. I tak naprawdę tak obajorderowane są wszystkie naklejki, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o holo. I to chciałem głównie pokazać. I dlaczego to jest takie wow, i dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że supply Paryżo jest na tyle duży, że jest on praktycznie przystosowany do obsługi takiego, takich bajorderów. To jest właśnie problem. Że bajorderów macie 200, 300, 500, 1000, a ceny lecą w dół. Po prostu. Mimo wszystko można władować 50 tysięcy złotych w jedną naklejkę, ona leci w dół. I co jest ciekawe, jeżeli przyrównacie sobie supply takiego mouse. Do aktualnych bajorderów, to aktualne bajordery będą wynosiły w okolicach 0,12%. Mówię o tych. To jest około. Nie, nie 0,12% więcej. 0,16% wszystkich naklejek. 0,16% około plus minus. Rozumiecie? Nie, nie mówię, że 16% 16 setnych. To jest 0, to jest 16 setnych procenta. A ja wam chyba musiał, musiałbym wam napisać, ile to jest. A ja napiszę, ile to jest. Bo wy chyba 0. 16%, na 100. To są te bajordery. I to nie oznacza, że Paryż już za chwilę spadnie do złotówki. Chociaż... O, i tu jeszcze sobie wrzucę trochę takich prywatnych przemyśleń. Bo to... To, to nie jest tak, że nagle ktoś przyjdzie i powie tak. Oho, jest tysiąc bajorderów na no Maus. bo mhm, no to muszę wszystko sprzedać. No nie, tak nie jest ogólnie. To jest fake. I te kapsuły, jeżeli chodzi na przykład o kandydatów, przecież z jakiegoś powodu się trzymają na takich cenach. No Skoro jest popyt, no nie. Skoro ktoś to kupuje, no to się trzyma. Jakby się nie kupowało, to by się nie trzymało. Ja uznałem, że skoro mamy tyle danych, skoro mamy tyle bajorderów, skoro mamy naklejalność, skoro mamy openingi, skoro mamy wszystko o Paryżu, tak? My wiemy wszystko o Paryżu, co się tylko dowiedzieć. Jedyne, czego nie wiemy, to jak się nastawia rynek przed Kopenhagą, ale tak to wiemy wszystko. No to w takim razie należy się zastanowić, czy to, co aktualnie się dzieje, to jest test wolumenowy, tak jak to wczoraj tłumaczyłem, czy może zwykła konsumpcja. I śmiem twierdzić śmiem twierdzić, że zwykła konsumpcja nie byłaby w stanie wygenerować takiego popytu. Tak uważam, to moja opinia. W tym momencie, że zwykła konsumpcja nie byłaby w stanie trzymać non-stop Paryża na tych cenach, a Paryż jest trzymany na tych cenach przez to, że jest bardzo, ale to bardzo dużo osób, które wskuszone tym, co się wydarzyło na Antwerpie, <coughs> mówią tak. Nie no, gdyby te naklejki spadły do 80, 70 groszy, no to ja je wtedy muszę kupić. Ja je wtedy muszę kupić po prostu. Bo to jest tak niska cena, że Antwerp przy takiej oddał. O to chodzi. I wydaje się ogólnie, że to, to takie przebijanie się od tych najniższych progów do tego, co jest teraz, to jest tak naprawdę sprawka inwestorów, którzy chcą przetestować ten supply. Nie wiem, czy oni nie mają wiedzy czy mózgu, ale testowanie tego supply jest praktycznie bezsensowne. I teraz, co było na początku filmu? Mówię, to są jakieś gazeliardy pieniędzy. To są jakieś, mówię, coś w stylu palone 7500 zł na samo zakupowanie i w zasadzie to jest. Wiecie, to jest. Kupujesz 50 tysięcy kapsuł, a cena spada. Rozumiesz, to jest to, że ktoś przychodzi, kupuje 50 tysięcy z rynku, a cena spada, bo kupił za mało. Bo by się przydało, żeby kupił 100 tysięcy. No i to jest właśnie problem Paryża. Że praktycznie ten, ta podaż, która jest, jest tak wielka, że chyba nie istnieje w ogóle popyt, który dałoby się wygenerować, który by to wszystko zaspokoił, ponieważ jeżeli nawet popyt się zwiększa i powiedzmy leci do złoty 20, ta cena, to za chwilę się pojawia taki John, który kupuje gazyliard z Buffa i je wrzuca na Steama po 1 do 1, 1 RMB do jednej złotówki. I nawet jak ktoś robi takie zlecenia, no to, to praktycznie on jest zasypywany od razu, nie? W ten sposób. W ogóle znam tego gościa. Znam tego gościa. Skądś. On Antwerp kupował chyba. Tak koja kojarzy mi się ten gość. No nic, nieważne. W każdym razie. Oto to są przemyślenia i teraz tak. Dzisiaj przy obecnych cenach, najprawdopodobniej, gdyby ten sam kapitał wrzucić w Antwerp, nie w Sztokholm, no to jest trochę inna sytuacja, akurat, ale mówię o Antwerpie. Dlaczego mówię o Antwerpie? Bo są tańsze kapsuły. To najprawdopodobniej, gdyby ten sam kapitał przeszedł z tym samym natężeniem przez Antwerp, co oczywiście wiadomo, no jest mniejsze zainteresowanie, bo to nie jest nowy event i tak dalej. Najprawdopodobniej Antwerp byłby już 15 razy wywalony do kosmosu. Gdyby te, ten sam kapitał, który przechodzi w tym momencie przez Paryż, przeszedł przez Antwerp. Oczywiście Antwerp ma bardzo duży ukryty supply, o którym się mało mówi. To jest właśnie problem Antwerpu, że ukryty supply jego jest posrany, ale on i tak nie jest na tyle duży, żeby udźwignąć taki popyt. I chodzi o to, że na rynku, całym Steam, istnieje jakiś x pieniędzy. I jeżeli z tego x wyjmie się jakiś y, który jest, powiedzmy sobie, jego ekwiwalentem 5, czy 10%. Dajmy na to tak, tak, taką wartość. I tego całego x'a wrzucisz, w, znaczy y, wrzucisz w Paryż, który pod wpływem tych wszystkich pieniędzy ani drga, ponieważ po prostu nie, jest nie do, no jest nie do wykupienia. Zwyczajnie i tu się musi pierwszy luty wydarzyć, żeby coś się mogło w ogóle zdarzyć. Nie mówię, że się zdarzy, żeby mogło się cokolwiek zdarzyć pierwszy luty musi wydarzyć. to, to po prostu chodzi mi o to, że zrelokowanie tych pieniędzy, na inne eventy już dosłownie 383 razy spowodowałoby jakieś zmiany na nich, i to jest problem rynku Steam dzisiejszy. No a dodatkowo, oczywiście, większymi problemami jest to, że gracze no tak, tak, tak. Raz grają, raz nie grają, raz wchodzą, raz wychodzą. Dodatkowo jeszcze skrzynki lecą na łeb, na szyję. To jest też problem dosyć duży, ponieważ. Wiadomo, w skrzynkach jest dużo pieniędzy ogólnie, nie? Czy wiecie, tam jest ponad 8 zł. I w momencie, jeżeli taka skrzynka recoil spada sobie o 14 groszy, czy no już więcej trochę. Dajmy na to. No właśnie. Dajmy na to 15. Kiedy jest taki spadek tej wartości, to powiedzmy sobie, że takich skrzynek na przykład istnieje 40 milionów, nie? Dajmy na to. To jest. Chyba lekko zaniżona ilość, ale, ale powiedzmy, że istnieje ich 40 milionów takich skrzynek. Załóżmy. No to właśnie, gratulacje użytkowników. Z Twojego rynku znikło 6 milionów złotych. No właśnie. I to na dosyć likwidii temie. I w momencie, kiedy zrobi się taką kalkulację razy 5. A tutaj nawet trochę więcej. No to masz gratulacje użytkowniku. Z Twojego rynku znikło około 25 milionów złotych. Coś takiego. Ja to tak obrazowo mówię, jak to. Jak ten system naczyń połączonych działa. To są naprawdę dosyć spore problemy tego Steama. Nie powiem, że nie, ale. Jest to też jego zaleta. Ponieważ to jest właśnie piękno tego rynku, że jeżeli z rynku zabierzesz milion, to z wartości rynku zabierzesz na przykład, nie wiem, 20 milionów, czy coś takiego. Tylko potem jakby wrzucenie tego miliona, nie? Ogólnie sprawia, że ten, kto wrzuca miliona, bardzo mocno zasila ten rynek i on odbudowuje więcej na swoim koncie, niż jeżeli tracąc z powodu tej utraty. To jest posrane na tym rynku. To się zadziało na Antwerpie i Sztokholmie w maju. Że z rynku zniknęło x pieniędzy, a w momencie, kiedy się wtedy wrzuciło te pieniądze, to te pieniądze, które ty tak jakby zyskałeś, po prostu były bardzo duże. Pomimo tego, że... No, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie chodzi mi o to, że wrzucenie w pieniędzy w maju w Antwerpie i Sztokholmie oddało tobie, tylko chodzi o to, że Zwiększyłeś ilość pieniędzy na rynku o powiedzmy, nie wiem, wartość rynku zwiększyłeś razy 5, wrzucając jakąś kwotę? Nie? A jak spadało, to na przykład się z, no, razy 20. No nie, nie powiem, no, no nieważne. Nie wiem, czy to rozumiecie, czy nie. nie. Nie wiem, czy naprawdę to jest zrozumiałe, czy nie jest, ale chodzi mi o to, że po prostu pieniądze z rynku są w stanie szybko wyparować. I bardzo szybko się wpompować z powrotem. No, i tak się. No, co no, to no o to chodzi ogólnie? Nie, wiem, czy to jest zrozumiałe, czy nie jest, ale może. No, i to są takie problemy ogólnie tego rynku. Tak przynajmniej z mojego punktu widzenia. I teraz rozwiązanie teoretyczne, które Paryż mogłoby, mogłoby mu pomóc. Znaczy, to jest ogólnie coś takiego, że upierdalamy rynek na kolejny dosyć długi okres, ale to. Działa. No to według mnie, ogólnie inwestorzy powinni sobie odpuścić Paryż. Tak przede wszystkim. Przede wszystkim inwestorzy powinni odpuścić Paryż. Ja nie mówię, że jeżeli ty jesteś inwestorem, to nie powinieneś tam być. To nie o to chodzi. Po prostu Paryż powinien zostać wpuszczony, jakby tak na dziko, po to, żeby on se spadł. Ten event nie powinien kosztować złotówki, złoty 10 i tak dalej. On w aktualnym stanie to powinien kosztować 70 groszy. I wtedy konsumpcja by go przeżarła. Dałoby się przeżreć ten event. Naklejka mouse nie powinna kosztować 40 zł, tylko powinna kosztować, nie wiem, 15. Coś takiego. I wtedy ten event by się dało przeżreć. Dodatkowo musiałaby być jakaś nowa skrzynka. Musiałoby być coś, żeby ci ludzie grali znowu. Tych skrzynek by musiało być dużo. Skrzynki trzeba by było otwierać. Wszystkie, no i gdyby Paryż kosztował gówno, a yy, byłaby nowa skrzynka i ludzie chętnie w, doładowywaliby pieniądze na rynek i otwierali tę skrzynkę, i tak dalej, i na przykład tam by się kręcił znowu handel, no to po prostu gdzieś byłaby szansa na to, że Paryż się przeżre. Za to, jeżeli Paryż i jego cena dzieje się w ten. No bo te, w, jak ty, w tym momencie to wygląda? Wygląda to tak. Przychodzę sobie ja. Kupuję powiedzmy na bafie, dajmy na to 100, 200-300 tysiąc tych kapsuł. Wrzucam je na rynek za cenę X. Przychodzi inwestor. Skupuje je wszystkie na hita ode mnie. No i sechowa je do magazynu. No i na rynku to wygląda spoko, nie. Tylko ta cena rośnie powiedzmy o 15% i on mówi: A już mi się nie chce dalej czekać. No i on po prostu. Wystawia je wszystkie, a za nim jeszcze innych 10 inwestorów, którzy Też tyle mają, nie I ludzie mówią, aha, czyli tu jest Duży supply, no to spadamy o jeden grosz I cena wraca do poprzedniej Pa, 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 pa. No I, to, I nie ma w tym Całym cyrku, nie ma w tym Wszystkim takiego momentu Nie, w tym Wszystkim co się dzieje Takiego, takiej chwili, że ktoś mówi: Tych kapsuł zaczyna gdzieś brakować. No. No i to są właśnie takie kłopoty. Niestety. A niech to. A fajnie by było, jakby te pieniądze przyszły gdzieś indziej. Byłoby ra raźniej. I to tyle. Jol.